zbrodni, współbracia, wszyscy w kapłaństwie, kochane siostry, noszące dwa serca, to jedno wewnątrz, ożywiające i to wyrysowane na szacie zakonnej, umiłowani siostry i bracia, czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeśli dobrze wsłuchiwaliśmy się w dzisiejsze Słowo Boże, dostrzegliśmy dwa obrazy, tak wyraźnie zarysowane w dzisiejszej liturgii słowa, które przemawiają dzisiaj do nas szczególnie z wielką siłą. Pierwszy to wizja tego, który podnosi do swego policzka niemowlę. Schyla się ku niemu i je karmi. Ten obraz w pierwszym czytaniu zapisał Ozeasz. Drugi zaś przedstawia widok serca przebitego w ucznia, opisany w Ewangelii przez umiłowanego ucznia Pana Jezusa. Wiemy, że nie ma bardziej wzruszającego i tkliwego uczucia niż to, które człowiek, zwłaszcza matka, doświadcza, gdy tuli do swojego policzka dziecko bezbronne, całkowicie oddane jej niemowlę. Trudno wyrazić słowami tę czułość, oddanie i troskę, które są wpisane w ten gest. Utulenia. Taki gest utulenia, umilenia widzimy na obrazie w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie Matka Boża tuli do swojego policzka małego, kruchnego Jezusa. Trudno wyrazić słowami tę czułość. Utulone i nakarmione dziecko czuje się bezpieczne i kochane. Taką miłością troskliwą, czułą i gotową na wszystko umiłował nas Bóg. I nie ma bardziej przykrego, smutnego, bolesnego widoku niż wizja serca zranionego w uczniom żołnierza. To drugi obraz z dzisiejszej liturgii słowa. Dla świętego Jana, który tyle razy wsłuchiwał się w bicie ukochanego serca nauczyciela, gdy składał głowę na jego piersi. Było to zapewne bardzo szczególne i bolesne doświadczenie. Rana wówczas zadana Jezusowi stała się jednak jego znakiem tożsamości. Dowodem na to, do czego gotowa jest miłość. Po śladach w uczni rozpoznał Jezusa sceptyczny Tomasz. Z tej rany wypłynęły krew i woda, które stały się źródłem ożywiającym i źródłem mocy dla rodzącego się Kościoła. Obydwa opisane obrazy mówią nam dzisiaj o tym, co świętujemy. Bóg ma serce. I jest to serce kochającego człowieka aż do całkowitego wyniszczenia i ofiary. To bijące w rytmie miłości serce Boga słyszymy w dziejach ludzkości, we wszystkich słowach dobrej nowiny i osobistych losach każdego człowieka. Jak pisał kardynał Ratzinger, to serce przyzywa nasze serca, zachęca nas do rezygnacji z jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do uczestnictwa w zadaniach wypływających z miłości, do powierzania się Jemu i z Nim, by odkryć pełnię jedynej miłości, która jest
wieczna i podtrzymuje świat. To przyzywanie Bożego Serca usłyszeli założyciele zgromadzenia, którego misją w świecie jest oddawanie chwały Jezusowemu Sercu. Zarówno święty Józef Pelczan, jak i błogosławiona matka Klara Szczepsna doskrajali rytm swoich serc do poruszanego miłością rytmu Bożego Serca. Ich życie i posługa przyniosły ewangeliczne owoce właśnie dlatego, że całkowicie oddali się Bożej miłości, a z adoracji Jego Serca czerpali siłę i moc. I dlatego też dzieło, które stworzyli, jest dziełem Bożym. Trwa i modlimy się o to, by trwało dalej, ciesząc się nowymi powołaniami, nowymi pięknymi sercami, które będą chciały zestroić swoje serce sercem Jezusa. Święty Józef Pelczar służył Jezusowi wieloma talentami, przenikliwością umysłu i wrażliwością na niełatwe losy cierpiących ludzi. Matka Klara otworzyła swoje serce dla ubogich, a jej cicha i pokorna i pozornie mało efektowna praca są to dziś przykładem apostolstwa codzienności i wzorem dla jej duchowych córek. Zgromadzeni w tej świątyni chcemy dziś szczególnie podziękować za siostry sercanki, za ich nieskróconą służbę i świadectwo. Dziękujemy za to, że ich dyskretna obecność stale przypomina nam o potędze miłości bijącej w sercu Jezusa. Dziękujemy w sposób szczególny dzisiaj za poświęcenie sióstr dla tego Kościoła, który stanowimy, dla Kościoła Krakowskiego, za ich pracę w kurii metropolitalnej, za ich pracę w różnych jej wydziałach, a także ciągle mamy w pamięci i w sercu oddaną pracę dla Kościoła Powszechnego, dla Ojca Świętego, dziś już wyniesionego do chwały ołtarzy. Gdy patrzymy na siostry sercanki, zawsze przychodzi nam na myśl Ojciec Święty i Jego rodzina, którą stanowiły w dużej części siostry. Każdy, kto pragnie być przyjacielem Jezusa, jest powołany do tego, by być apostołem Jego serca. To znaczy całym swoim życiem świadczyć o tym, że Bóg jest bliski, że Bóg jest czuły i wrażliwy na ludzki los. Ale głosić tę prawdę może tylko ten, kto potrafi wsłuchiwać się i kontemplować przebite serce Jezusa. Gdy modlimy się słowami Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego, właśnie o to prosimy, by miłość otworzyła nasze serca i uzdolniła nas do ofiary. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to okazja, by zachwycić się jeszcze raz miłością Boga do człowieka. To czas radości dziecka, które czuje się bezpieczne i kochane. I czas adoracji serca otwartego w ucznią, z którego płyną życiodajne siły. Jesteśmy powołani do tego, by czerpać z tego niepojętego źródła miłości, ale nie zatrzymywać dla siebie tych skarbów, lecz i nieść je w świat. Dziękujemy Jezusowi za Jego nieskończoną miłość, która daje nadzieję światu, podtrzymuje nas w drodze i prosimy usilnie Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.